Witam Was, kochani, bardzo serdecznie na kanale Szydełkiem Wyczarowane. Ja mam na imię Klaudia i dzisiaj zapraszam Cię do czwartej, ostatniej części zazdrostki wielkanocnej. Poprzednią część zakończyliśmy na rzędzie 71 i teraz rozpoczniemy od rzędu 72. Tutaj już nam w zasadzie dużo nie zostało do przerobienia. 7 rządków tylko. I wykończymy sobie teraz tą firankę. Zatem przechodzimy do rzędu 72. Obróciłam już sobie robótkę i rozpoczynamy rząd od jednej pustej kratki, czyli 5 oczek łańcuszka. I robimy słupek w pierwszy napotkany słupek. Następnie jedna pełna kratka i teraz dwie puste. Jedna pełna, czyli robimy 3 słupki. I kolejno 8 pustych kratek. Po tych 8 pustych robimy 2 pełne, czyli 6 słupków. Tak wygląda nasz początek rzędu i teraz do końca rzędu musimy przerobić 30 pustych kratek i przejdziemy do rzędu 73, w którym rozpoczniemy od 29 pustych kratek. Przerobiłam już wszystkie puste kratki, łącznie z tymi z rzędu 73 i po tych 29 pustych kratkach musimy zrobić jedną pełną, czyli robimy 3 słupki. Następnie 2 puste. Teraz 4 pełne, czyli 12 słupków.
tych czterech pełnych robimy trzy puste. Następnie jedna pełna. Po tej jednej pełnej musimy wykonać dwie puste. I teraz dwie pełne kratki, czyli sześć słupków. No i na końcu rzędu została jedna pusta kratka, czyli dwa oczka łańcuszka i słupek w trzecie oczko łańcuszka. Przechodzimy do rzędu 74. Obracamy robótkę i rozpoczynamy od pustej kratki, czyli 5 oczek łańcuszka i słupek tutaj w ten pierwszy słupek. I teraz musimy wykonać jeszcze dwie puste kratki. Po tych dwóch pustych robimy jedną pełną. Następnie trzy puste. Kolejno jedna pełna. Czyli tak na razie wygląda nasz początek rzędu. I teraz musimy zrobić sześć pustych kratek. Tych sześciu pustych robimy jedną pełną. I teraz do końca rzędu robimy ponownie 30 pustych kratek. Obracamy robótkę i przechodzimy do rzędu 75, w którym na początku przerobimy 31 pustych kratek. I ponownie mam już przerobione wszystkie puste kratki, czyli 30 kratek z rzędu 74 i 31 pustych kratek z rzędu 75. I jak widzicie, ostatnia pusta kratka wyszła nad tą pełną.
I teraz musimy zrobić jedną pełną kratkę, czyli trzy słupki. I teraz robimy cztery puste. Po tych czterech pustych robimy jedną pełną, czyli trzy słupki. I teraz ponownie cztery puste. Nad tą pełną kratką robimy pełną kratkę, czyli trzy słupki. I teraz jedna pusta, ostatnia. I zakończyliśmy rząd 75. Przechodzimy do rzędu 76. Obracamy robótkę i rozpoczynamy od jednej pustej kratki, czyli 5 oczek łańcuszka. I słupek w pierwszy słupek. Kolejno jedna pełna kratka, czyli trzy słupki. I kochani, do końca rzędu 41 pustych kratek i przejdziemy do rzędu 77. W którym zrobimy 40 pustych kratek. Mam już gotowe wszystkie puste kratki. Jak widzicie, tutaj ta 40 wyszła jedną przed tą pełną. I teraz tutaj musimy zrobić jedną pełną kratkę. Czyli robimy 3 słupki. I przerabiamy teraz ostatnią kratkę tego rzędu, która będzie pusta. I przechodzimy do rzędu 78. Obracamy robótkę. I musimy na początek zwężyć robótkę o jedną kratkę, czyli wbijam się w oczko łańcuszka, robię oczko ścisłe, wbijam się w kolejne oczko łańcuszka, oczko ścisłe i wbijam się w pierwszy słupek, robię oczko ścisłe. I tutaj pierwsza kratka będzie pusta, czyli robimy 5 oczek łańcuszka i słupek w trzeci słupek. I kochani, przez cały ten rząd, aż do końca, czyli tutaj mamy 40 kratek, robimy pełne kratki. I przejdziemy potem do rzędu 79, w którym zrobimy 40 pustych kratek i zakończymy nitkę oczkiem ścisłym zamykającym. Także pozostały dwa rzędy, już teraz bardzo proste. Pierwszy to same pełne kratki i kolejny to 40 pustych kratek.
Mam już przerobione wszystkie kratki, czyli tutaj pełne, tutaj puste. No i no nie wszystkie. Zapomniałam o jednej. Patrz teraz, że mi dwóch brakuje. Czyli muszę tutaj dorobić jeszcze jedną. Widzicie, jak dobrze, że nie ucięłam niteczki. O! Teraz pasuje. Tak, ostatnia pusta musi być nad tą pełną. I tutaj już teraz możemy wykończyć robótkę, czyli uciąć niteczkę, zamknąć i uciąć. No i oczywiście trzeba teraz schować nitkę w robótkę, ale nasza firaneczka, czy też zazdrostka, jest gotowa. Te kurczaczki i te zajączki no, wyglądają świetnie w mojej ocenie, mi się bardzo podobają. Akurat nie mam takiego okna, na które mogłabym powiesić tą zazdrostkę, ale moja teściowa na dole ma, więc po prostu chyba jej podaruję. No i mi wyszła bez krochmalenia 39 cm długa, a szeroka już Wam powiem. cm. Czyli całkiem inaczej niż tutaj w schemacie jest podane, bo tu mają 31 na 72 cm przy szydełku 1,25 lub 1,5. Ja jak wiecie szydełkowałam 1,75. No i chyba właśnie wszystko zależy od tego, jak ktoś ściśle przerabia słupki. Także na pewno jak ją nakrochmalę, no to będzie troszeczkę szersza, bo się rozciągnie, ale nie chciałabym jej za bardzo naciągać, żeby ten motyw tutaj nie stracił swojego uroku, bo jak zbyt mocno naciągniemy, to te słupki się dosyć rozjadą, więc ja bym chciała tak bardziej w naturalny sposób ją naciągnąć, a może nawet tylko wyprasuję i popsikam tym sprayem w łudze, znaczy ługą w sprayu, o tak. W każdym razie, jeżeli Wam tutorial się podobał, zapraszam oczywiście do lajkowania, do komentowania, a jeżeli jesteś nowy, nowa na moim kanale, no to zapraszam oczywiście do subskrypcji. Mam nadzieję, że zazdrostka Wam się podobała, będzie mi miło, jeśli napiszecie w komentarzach, czy wyszydełkowaliście ją wspólnie ze mną. Także pozdrawiam Was cieplutko. Filmik zobaczcie w czwartek, w Wielki Czwartek, przed Wielkanocą. Także myślę, jeżeli na bieżąco szydełkujecie razem z moimi filmikami, to do soboty na pewno się wyrobicie z tą firanką. Także czy będzie kolejny filmik do końca tygodnia, to nie wiem. Dlatego życzę Wam wesołych, spokojnych świąt, no i paniom mokrego dyngusa. Pozdrawiam Was cieplutko, do usłyszenia, do zobaczenia, pa, pa!